Teraz znajdujemy się na medialnym otwarciu Ogólnopolskiego Centrum Medycznego. Chciałam się ciebie zapytać, w jaki sposób ty dbasz o zdrowie? Dbam o zdrowie w sposób holistyczny, a mianowicie dbam o swoje samopoczucie, staram się wyzbywać złych emocji, nie ulegać złym emocjom, zdrowo się odżywiam, bardzo dla mnie to jest istotne, jak się odżywiam, co jem. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, uprawiam jogę. Mój zawód na szczęście jest zawodem, który mogę tak dokładnie powiedzieć, że w bardzo dużej mierze jest zawodem fizycznym, czyli naprawdę po takim spektaklu w teatrze, po zagraniu takiego spektaklu czuję się tak, jakbym obiegła dwa razy boisko olimpijskie. Czyli generalnie ten zawód wbrew pozorom pomaga mi w takich intensywnych ćwiczeniach fizycznych. No, widać. Oczywiście badam się regularnie, to jest szalenie istotne dla mnie. Wyglądasz fenomenalnie, tylko pogratulować. Olga, jeśli chodzi o twoje życie i sprawy zawodowe, to co teraz w najbliższej przyszłości będzie się w nim działo? A teraz zapraszam przez 10 najbliższych tygodni do oglądania w sobotę w Polsacie programu rozrywkowego Cudnego, zresztą twoja twarz brzmi znajomo, bo często tam jestem nie do poznania, ale oni podpisują, kto tam akurat w danym momencie występuje, więc... Jak minęły ci wakacje? Pracowicie. Co takiego robiłaś? No właśnie przygotowałam się do spektaklu, znaczy do twoja twarz brzmi znajomo, grałam spektakle, teraz jeszcze przy okazji tego też przygotowuję się do spektaklu, no generalnie trochę bym chciała na wakacje, a te wakacje mi tak minęły pracowicie. Nie tak jak człowiekowi powinny mijać wakacje, leniwie i cudownie. Z jogą na przykład, żeby właśnie zachować tak fantastyczną formę, jaką nam prezentujesz. Ta ładna pani tutaj do mnie. Bo ja jestem również fanką jogi, tak więc doskonale cię rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę i za obecność. Dziękuję, dziękuję bardzo.